Lekarze, którzy operowali w szpitalu, a bardzo szybko tego samego dnia do dziadka dołączył dr Wierzejewski, w zasadzie operowali do końca lutego non-stop. Jak relacjonował dziadek, w tym okresie, czyli od 27 grudnia do końca lutego, spał 14 nocy. Więc właściwie były to takie dyżury prawdopodobnie 48-godzinne nieomal, gdzie oni dosłownie na momenty tylko kładli się spać i dalej pracowali. Problem był też z dowożeniem rannych z frontu. W związku z tym były czynione starania o powstanie, właśnie zorganizowanie szpitali gdzieś w bardziej odległych rejonach Wielkopolski, ale też dziadek położył nacisk na to i sam zdopingował, wydał rozkazy żołnierzom, ażeby przerabiali wagony, normalne wagony pasażerskie pociągów, na lazarety, na wagony sanitarne. Te wagony sanitarne, które wtedy zbudowali, które przywoziły wówczas powstaniu rannych, były potem używane w dalszych walkach w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak więc przetrwały wiele lat. Dziadek operował do końca powstania i nadal pozostał lekarzem wojskowym. I w szpitalu tym był do... został dowódcą szpitala właśnie wojskowego i był tam dowódcą do i głównym chirurgiem do roku 22. W 22 roku został przeniesiony do rezerwy na własną prośbę w randze pułkownika i za powstanie otrzymał Krzyż Waleczny. W późniejszym okresie zajmował się pracą w Szpitalu Przemienienia Pańskiego, który był szpitalem należącym do Sióstr Miłosierdzia. Tam w tym okresie robił habilitację na Uniwersytecie Poznańskim i następnie objął katedrę, jedną bodajże z trzech, chirurgii i wykładał studentom chirurgię przez cały okres do wybuchu II wojny światowej. Są relacje lekarzy późniejszych tu poznańskich, którzy byli wychowankami dziadka, a więc profesora Zakrzewskiego, profesora Jana Arkiewicza, jego kolegi zresztą z okresu, który był starszy dziadka chyba, tak, był jego kolegą. Dziadek był lubianym wykładowcą, przede wszystkim był człowiekiem o bardzo dobrodusznym, wesołym, lubiącym żartować, łatwo nawiązującym kontakt z wszystkimi, potrafiącym dostosować sposób myślenia i język zarówno do ludzi prostych, co było ważne, bo musiał się na przykład zrobić wywiad medyczny, dokładny. Wtedy bardzo było ważne, żeby się z nimi dogadał, wszystkiego się dowiedział, jak i znakomicie nawiązywał kontakty z ludźmi młodymi, był lubiany. Wykładając jednak miał tą może wadę, szczególnie wobec studentów, którzy nie byli z rejonu wielkopolskiego, a więc nie byli zapoznani dobrze z językiem niemieckim, że jako człowiek, który zawsze uczył się medycyny po niemiecku, a więc wszystkie określenia, terminologię znał w języku niemieckim. Wykładając bardzo często używał właśnie w związku z tym słów niemieckich. Mówił też podobno z dość ciężkim akcentem i że to trochę utrudniało studentom zrozumienie go. W momencie wybuchu II wojny światowej dziadek otrzymuje rozkaz, że ma zostać na terenie szpitala jako jedyny lekarz-chirurg bez względu na losy frontu. I to robi. Natomiast mój dziadek został 1 listopada w swoim domu na Spornej 1 aresztowany przez Niemców. Aresztowani byli też ludzie, którzy jakoś działali przeciwko Niemcom, czyli brali udział w powstaniu wielkopolskim, w wszelkich organizacjach, które miały na celu odzyskanie niepodległości. No, dziadek był w związku z tym oczywistym celem. Zostaje umieszczony w Forcie 7. No, rodzina czyni liczne starania, starając się ich uwolnić. Moja babka, korzystając z faktu, że dziadek jeszcze w okresie pruskim w pewnym momencie został wezwany na zamek, ponieważ przyjechał następca tronu, który wychodząc z wanny złamał sobie palec u nogi.
No i mu tam zakładał jakiś opatrunek i następnie jakoś widocznie kontrolował to również parę dni później. No i otrzymał od następcy tronu bardzo uprzejmy list z fotografiami rodzinnymi, dziękujący za pomoc. No, z tym listem babka udała się do władz niemieckich, prosząc, ażeby jakoś umożliwili dziadkowi, uwolnili dziadka. Również były czynione starania przez posła hiszpańskiego, który miał jakieś dobre kontakty z Niemcami, a także próby przekupienia, co zresztą zostało uczynione, jednego z gestapowców z Wodu Siódmego. Nie wiemy, co zadziałało, ale dziadek został uwolniony w lutym. Szczęśliwie. Dziadek zostaje, szybko dołącza do babki, która została już wywieziona z Poznania z najmłodszym synem Andrzejem. Zostają wywiezieni do Ostrowca Świętokrzyskiego. I tam dziadek pracuje w szpitalu. Z nim razem pracuje młody wówczas lekarz Roman Drews, znany późniejszy profesor i chirurg w Poznańskim. Wielu zresztą innych znajomych lekarzy. Dziadek wykłada na tajnym uniwersytecie w Kielcach, na takich kompletach medycznych, ucząc tam i wykładając, egzaminując. Równocześnie operuje. Operuje zarówno w mieszkaniach prywatnych, gdzie jest wzywany do rannych powstańców, rannych powstańców, jakichś żołnierzy AK. A także operuje w jakichś lepiankach, gliniankach w lesie. I są liczne relacje zachowane w archiwum wojskowym, także relacje jego współpracowników, właśnie między innymi doktora Drewsa, który razem z nim zresztą tam jeździł i operował. Potem z Ostrowca Świętokrzyskiego trafia do Skarżyska Kamiennego, do szpitala. No i po wojnie wraca do Poznania. Wraca do swojego domu na Spornej. Dom jest częściowo zrujnowany, nie ma dachu, pierwsze piętro jest bardzo zniszczone na skutek ostrzału Stadeli. Trwały przecież wielkie walki w tym rejonie. I w związku z tym, żeby mieć jakieś mieszkanie, sprzedaje swój dom na ulicy Nowowiejskiego po to, żeby odbudować dom na Spornej. I tam zamieszkał. Wraca jego jedyny syn z wojny, który wrócił, czyli mój ojciec. I też zamieszkał na Spornej. Dziadek jest nadal profesorem uniwersytetu, nadal wykładowcą, operuje. Jego zdrowie jest coraz gorsze, poważnie choruje na serce. Ja tylko pamiętam, jak często przyjeżdżała po niego taka zielona, zakratowana, bo tylko takie wtedy były, karetka pogotowia, która go czasami zabierała do szpitala, albo czasami odwoziła. Często też wracał ze szpitala dorożką konną. I zawsze wychodząc ze szpitala na Szkolnej, szpitala miejskiego, dziadek siadał dorożkę i jechał do domu. Robił to zarówno przed wojną, jak i po wojnie. No i umiera końcem kwietnia 1952 roku. W otoczeniu rodziny licznej. My jako dzieci jesteśmy też, ja i moja siostra, przyprowadzone do dziadka w jego ostatnich godzinach, aby się pożegnać.